Widzę, że jestem już trzeci po kolejku, to znaczy muszę rozumieć, że już zabiliście dwóch pierwszych księdzów, którzy byli przede mnie. Ja jestem trzeci kandydat. Ja muszę powiedzieć wam, że kiedy dostałem telefonu od Wojciecha, że będzie rozmowa po męsku, gdzie są tylko mężczyzny, nie wiem, czy wy czytaliście Asterix. Mamy taki bohater francuski, który się nazywa Asterix. No. I zawsze, kiedy coś nie jest jak w jego miasteczko organizowane, on mówi, te ludzie są szaloni. A ja mówiłem, rozmowa w uniwersytecie, że są tylko mężczyźni, myślałem, Polaków są szaloni. Ale muszę wam powiedzieć, że być szalony to jest zaleta. Właśnie ten świat, który mamy, że wszystko jest tak organizowane, tak układane, że jesteśmy pod kontrolą kamery, które nam powiedzą, gdzie mamy jechać, że nie możemy prędzej ani wolniejsze jechać w życiu. Być szalony jest właśnie dzisiaj najważniejsza zaleta. I myślę, że jeden z ten elementów polskiego szaleństwa w tym momencie w Europie to jest właśnie wiara. Jestem o to absolutnie przekonany. Widziałem, u nas też ludzie się angażują. Nie trzeba myśleć, że tylko w Polsce są ludzie, którzy się angażują dla Boga. Mogę wam dawać przykład. Jeden z moich wujów był w Algierii. Widzieliście może ten film o ludzi i o Boga? Tak? Jest taki film. Bo ten szef, Christian de Cherge, ten, który jest szefem, to jest zgromadzenie księdzów w Algierii, gdzie wszyscy umierają. On był właśnie członek mojej rodziny. I my oczywiście mamy dużo weneracji, tak można powiedzieć, dla jego nazwiska. Tak? Myślimy, że to jest jeden najważniejszy postać naszej rodziny. To znaczy, angażować się jest bardzo ważne. Ja daję drugi przykład o szaleństwo. Raz idziemy, cała moja rodzina na Korsycy, na 2 tygodnie pływamy na morze. I kiedy wracamy, jest 15 sierpnia, najgorszy okres w Calvi na Korsycy, żeby znajdować jakikolwiek hotel, gdzie spać. Jesteśmy 10 osób, 7 dzieci plus 2 rodziców, plus jeszcze jedna kobieta, która się opiekuje z małym bybuszem. I gdzie spać? Nie ma gdzie spać. Ale idziemy do 6 hoteli, najdroższe, nie mamy granicy pieniędzy, to nie jest problem. Nic. Idziemy do klasztorzy, mówią full. Ale jeżeli idziecie trochę wyżej, to jest punkt najwyższy, gdzie widać cały Calvi i całe morze, najpiękniejszy punkt może całej Korsycy, mówią, ale tam u góry są szalonych księdzów. I możecie tam spróbować, ale wszyscy się boją tam jechać. Ja powiem do was, że generalnie o nic nie się boją. Byłem tak urodzony. Albo mój ojciec tak robił, że o nic nie się boję. Ale o nic nie się boję. Mówię do rodziny, idziemy tam widzieć. A co to był te księdze szalone? To był 6 księdzów, którzy wszyscy byli przez piekło. Straszne rzeczy. Narkotiki, wszystko. I to jest jedyne zgromadzenie w kościele, gdzie są zaakceptowani jako nie księdzów, ale diakonów. Tak? I tam są między sobą i oczywiście mają piękny, piękny, stary, średniowieczny dom, który, jak powiedziałem, wielki ogród, widzimy całe Calvi. Oni mówią nam, oczywiście możecie u nas spać. I my widzimy ludzi absolutnie mili, fantastyczni. Spędzamy 5 dni z nimi. To jest tak pięknie tam być z nimi i żyć jak oni, tak? Się budzisz rano o 5:00, być na kolację, bez mówić ani słowo, nawet dla dzieci, które mają 10 lat, 8 lat, które się śmieją przy tej obiedzie, że nie wolno mówić nic. No. Ale ten szaleństwo jest dzisiaj potrzebny. Ja wam to powiem od razu. I to jest dlatego Polska mi tak podoba. I jeżeli teraz patrzymy do perspektywy takie, dlaczego mamy może coś do powiedzenia między nami, między mężczyzn,
Nie myślę, że są dzisiaj tematy, które dziewczyny nie mogą słuchać. Ja pamiętam, kiedy mój dziadek tak powiedział o swojej historii pierwszej wojny światowej, kiedy on miał kolegę, który przyjechał, on był w kawalerii francuskiej. Moja babcia, która zawsze robiła swoje swetry, tak? Jak się mówi po polsku? Właśnie. Widzieli, że zaczyna być cała czerwona i się schowała przed tego swetra, które nitowała. Ale teraz widzimy, że oczywiście dzisiaj tak nie jest. Ale my możemy jednak powiedzieć jedna rzecz. Co zostanie jako najbardziej wielka męska wartość? Właśnie to jest brak strachu. Nie mamy prawa, możemy mieć strach, kiedy jesteśmy sami, kiedy coś mamy do załatwienia, ale kiedy na pewno musimy coś robić dla drugiego, rzucimy się, nie myślimy dwa razy, tak? Musimy iść do przodu. Strach może nam paralizować, nie ma prawa. Jeżeli ten strach nas paralizuje, musimy z nim walczyć. Boimy się o konia, będziemy na konia jechać, tak? Jeżeli się boimy psa, będziemy się zbliżać do tego psa. Będziemy szukać kontaktu, żeby dominować ten nasz strach i oczywiście walczyć. Tyle nie będziemy czekać od dziewczyny. Są takie dziewczyny, ale od tego może od nich nie czekamy. Ja tutaj właśnie muszę powiedzieć do was, że kiedy byłem młody, mój ojciec mi zostawił raz na autostrady. Mówiłem mu, że chcę jechać do Rumunii autostopem. Mieszkałem wtedy w Rzymie. I mój ojciec, który robił wojnę, druga wojna światowa, on miał treningu jako komandosa, on skakał na Francji z 6 czerwca 1944 roku i ja mu pytałem, czy możesz mi zostawić na najbliższa stacja benzynowa. Ja miałem wtedy 16-17 lat i on to zrobił bez dyskusji, bez dyskusji. Nawet nie powiedział, że jesteś szalony, uważaj. Mi prowadził tam, ja wyjechałem, wróciłem po 3 tygodnie. I wtedy nie było komórki, nie było nic, to była strata kontaktu z synem. I kiedy moje synów mieli 16-17 lat, myślałem, czy ja miałem ta sama odwaga, jak mój ojciec, co wtedy było dla mnie zupełnie normalne. Ale dzisiaj trzeba to robić. I co robić? Co robić dla tego syna, żeby on tam nie był taki syna mamusza, która nie wychodzi z domu. I robiłem dwa rzeczy. Pierwszy, im zapłaciłem taki kurs lotniczy. W Anglii można, kiedy człowiek ma 16 lat, może iść się uczyć pilotować samoloty. I powiem do was, kiedy syn zadzwoni, ma 16 lat i mówi, tato, za pół godziny będę pierwszy raz latać solo, to ojciec, mimo faktu, że może mieć musi dominować mój strach, to bardzo. Kiedy potem to jest drugi syn, który mówi tak samo godzina później, to też podwójny strach. A teraz miałem moje córki i mam córka taka bardzo ambitna. Ona robiła studia w Kentu. Ona się interesuje bardzo konflikty cywilizacji, wojna między religią. Ona myśli, chciałaby w tej dziedzinie pracować. I ona jest bardzo inteligentna, robi bardzo dobre studia i jest na uniwersytecie pierwszy w Paryżu, potem mówi, Paryż to jest nudny, idziemy do Kent to jest nudny. Ona mi mówi, ja chcę iść tam blisko wojny. Rozumieć, co to znaczy wojna. I ona mi mówi, chcę iść studiować do Bejrucie. To jest rok temu. W Bejrucie są bomby, mówimy o wojna, o Syria, no rok, nie mówiłem, to jest we wrześniu, w sierpniu. I ja to akceptuję od razu. Mówię, tak, możesz jechać. Oczywiście moja córka tam organizowała takie warunki, żeby były jak najbardziej bezpieczne, możliwe. Ona ma rodzinę, którą znamy, która się o niej opiekuje, ale wszyscy mi traktują jako szalony człowiek. Wysłałeś moja córka w Bejrucie w tym momencie. I ja mówiłem do ta pani, która mi powie, ale ty mieszkasz przy ambasadzie Iraku w Warszawie. 20 metrów tej ambasady. Jest więcej ryzyko przy ambasadzie Iraku w Warszawie niż w centrum chrześcijańskim w Bejrucie. Tam, że oczywiście była wojna i ani tam jeden budynek nie był w tej
że tej miejsce w Bierucie złamane podczas 10 lat wojny. I to jest bardzo ważne akceptować ten element strachu i dominować go. I dlatego my mówimy teraz człowiek po upadku. Padasz, to boli, zawsze. I kiedy padniemy od bardziej wysoko, to boli jeszcze więcej. Tak. Na więcej sposób, żeby nie było tego typu boli, to jest nic nie robić. Bo na pewno nie będziemy padać. Ale coś może zawsze na nas, jakiś dachu, jakaś cegła padnie i umieramy. I świat bez możliwości umierać, czy bez ryzyka, nie istnieje. Ja myślę, że nasze polskie trasy są dzisiaj bardziej niebezpieczne niż Beirut. Bardziej. Tam się umiera więcej ludzi. Nie wiem ile, 8-10 tysięcy ludzi rocznie. Beirut czy 150 osób. I to jest oczywiście, tutaj musimy mierzyć, gdzie jest ten nasz ryzyko. Bo my musimy, pierwsza rzecz robić, to jest realizować nasze cele w życiu. Tak? Jesteśmy urodzeni, mamy 18-20 lat, jesteśmy najbogatsi możliwi, bo mamy młodość. Każdy bogaty człowiek dałby wszyscy swoje pieniądze, żeby wrócić do lat, kiedy miał 18 lat i mieć szansę robić swoje życie drugi raz. Nikt nie jest taki jak bogaty, jak wy w tym momencie. Nikt nie ma takie możliwe, otwarte okna na świat. I teraz będziemy albo realizować te cele, albo nie ich realizować. I to zależy tylko od nas. I większość ludzi, którzy ich nie realizują, padną. To jest powodowane przez albo strach, albo za dużo konformizmu. Myślimy, jak powiedzieli ludzie nam, że mamy myśleć. I mamy prawo, kiedy jesteś młodzi, mamy może nawet obowiązku być rewolucyjny. Tak? Mieć wolę wszystko zmienić. Rozbudować świat inaczej. I jeżeli nie ma ta głęboka wola, no po co być młody? I to jest już najważniejsze, co my musimy mieć. Realizować swoje plany. I te plany są często kierowane przez fakt, że spotkamy, ja myślę, że to jest bardzo ważne, oczywiście wspaniała dziewczyna. Tak? Bo na ta dziewczyna będziemy robić wszystko. Powie nam, że mamy iść do góry tego drzewo, idziemy do góry tego drzewo. Powie nam, że mamy iść na drugi stron świata, idziemy na drugi stron świata. I będziemy dla niej wszystko robić. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście moje spotkania w Polsce to było dzięki moja żona i dla niej robiłbym wtedy wszystko co możliwe, żeby udowodnić, że mogę coś w życiu realizować. I to jest coś, to jest potężna lokomotywa i marzy i akceptować, że dzisiaj mamy ten świat, który jest tak duży, tak otwarty na ten sam czas, że możemy tak łatwo podróżować, iść gdzie indziej, szukać naszego losu w innego kraju, szukać może nawet ten partner życia gdzie indziej. To nie musimy tylko iść koło siebie, tej samej ulicy. Możemy oczywiście, to nie ma nic przeciwko temu, ale nie ma tylko to. Jak mając taki otwarty świat, nie realizować swoje życzenie. Ale to trzeba akceptować jedna rzecz, że ten, który idzie do góry, może padnie. Jeżeli tego nie akceptuje, nie akceptuje reguły gry. Biznes to jest jak rodeo. My jesteśmy trochę destabilizowani, bo czytamy gazety, gdzie widzimy ludzi, którzy mają wspaniałe sukcesy, ale te ludzie to są gwiazdy, które świetlą 5 minut, a potem już nie ma nic. Zginą. Większość z nich to są takie ludzie. Jest bardzo mało ludzi, którzy zdążą organizować się bardzo długofalowo. I niestety wiele tych ludzi, kiedy padną, to boli tak dużo, że sami się zniszczą. To znaczy mają choroby, stracą totalnie swoje rzeczy, depresji. To jest to, że ja oczywiście przez te 10 lat, które miałem dosyć trudne, może do 2006 roku, 8 lat, że musiałem bardzo, bardzo ostro walczyć dla mojej firmy, dla moich ludzi,
nigdy nie był ani moment depresji, ani moment, że nie myślałem, że co robię jest dobre, słusznie, że walczę na ludzi, którzy bez mnie mieliby gorsza sytuacja, to znaczy, którzy potrzebują moja determinacja i moja pełna zaangażowania. Jeżeli tego nie byłoby ta pewność siebie, że krótko mówiąc, moja walka jest moralnie słuszna, to oczywiście byłbym może zniszczony. Ale żaden moment, to powiem do was, żaden moment nie szło do mnie w głowie, że tutaj chodzi o mój majątek materialny. Że ja będę walczyć na te milionów, które mogłem mieć, gdyby wygrałbym tę wojnę. To nie było dla mnie taka rzecz. Widziałem raczej, że rzeczy jest rodeo, jest trudne. Jestem jak sportowca, który spróbował skakać 1,20 m, 2 metry, nie wiem ile. Nie mógł to robić, nie zdążył, ale ma kolejny szans. Ale nie mogę iść do następnego skoku, jeżeli nie skończę, co ten problem, który ta wyzwania, które się świetli przeze mnie. Nie mogę powiedzieć już, że stracony do następnej fazy mojego życia. I ja myślę, że to jest bardzo ważne się rozliczyć, bo jeżeli szukamy następny skok, żeby zapomnieć o ta porażka, którą mieliśmy, bez właśnie prowadzić ta walka aż do końca, myślę, że możemy właśnie stracić ta siła, która nam daje każda porażka. Każda porażka daje nam ogromna siła. Jeżeli ja przeżyłem tę porażkę, jestem potem silniejszy. Ja właśnie miałem 2006 roku, będę teraz mówić o co chodzi, miałem bardzo wielka firma, inwestowałem w Polsce około 50 milionów euro, rok 91, miałem 32 lata, budowałem firma znana, znałam, to było ważne w Polsce, to były ludzie, które znałem, które mogłem łatwo z nimi się kontaktować i nagle padłem w te trudności i tutaj widzę, że wiele ludzi, na które szukali mój pomoc, szukali moja poparcia przez wiele lat, już nie są ze mną, idą daleko ode mnie. Mogę nawet dawać taki przykład. Jestem raz na lotnisku w Mediolanie i widzę jakiś bankier, który zawsze lubił mi zapraszać do swojego domu, kiedy mógł iść na konie razem. No, zawsze mi zapraszał. Ja kilka razy byłem, nie zawsze tyle, jak on chciał, ale ja go spotkam i widzę, że jak gdyby on nie mi poznaje, no nie, idę do niego. Nie wiem, 3 lata nie się widzieliśmy. On zaczyna bardzo miło z nim rozmawiać, on też. I w pewnym moment on ucieka. Ja nie rozumiem dlaczego. Rozmawialiśmy, połowa zdania, ale on ucieka. I ja skręcam moja głowa i widzę tutaj Jan Krzysztof Bielecki. Jan Krzysztof Bielecki to jest moja wroga numer jeden. I ten człowiek absolutnie nie chce się pokazać ze mną przy oczy Jana Krzysztofa Bieleckiego. A ja specjalnie, widząc sytuację, idę do Jana Krzysztofa Bieleckiego i zaczynam mówić dzień dobry i nawet w sposób tak, gdyby to był mój największy przyjaciel. I ten, to jest tak ciepły, że też Bielecki jest trochę zaskoczony. I ten człowiek wtedy wraca do mnie, ale macie dobre relacje. Wspaniałe relacje. Nie ma żadnych problemów. Bo to jest tak, że oczywiście, kiedy mamy trudności, się bardzo, bardzo umocniamy, bo widzimy, jakie są nasze prawdziwe przyjaciele. Bo są. Trzeba mówić, że wszyscy uciekają. Mamy ludzi, na które można liczyć na 100%. Najwięcej będziesz miał trudności, najwięcej ten człowiek będzie ci pomagać. Są takie przyjaciele. To jest nieprawda, że każdy jest zainteresowany. Ale to jest bardzo dobry moment, żeby wiedzieć, kto jest przyjaciel. Poza tym trzeba być też jasny, że
moje życie nie będzie się rozbudować tak szybko. Jest pewny moment destabilizacji. Jestem knockout, tak jak boksera, który jest knockout. Leżę, muszę swoje siły rozbudować, oglądać, w którym kierunku będę jechać. I ten czas obserwacji jest bardzo, bardzo ważny. To znaczy, trzeba mieć czas na siebie. Moja walka trwała od 2006, kiedy jeden dzień Bankidzi przejmie moje konta, a ja już nie mogę kupić ani woda, ani prądu. To są małe rachunki, 40 tysięcy złotych. Ale bank wie, że jeżeli przejmie mój konto, nie ma woda, nie ma prądu, nie ma produkcja. I zakład leży. I to tak zniszczyli mój zakład. W tym momencie wszyscy ty przeciwników myślą, że pan Margot jest martwy. Są dwie elementy tego. Pierwszy, żaden pracownik w Polsce nie może żyć bez pieniędzy. Specjalnie w Polsce jest trudno. Wiemy, że pensje mogą być dobre, ale to nie, że ludzie mają, są tak bogaci, że mogą czekać rok bez pracy. To nie jest jak w Niemczech, że kiedy jest jakiś strajk, związek zawodowy jest bogaty, wysyła połowa pensja do każdej pracowni. A Polak, polski pracownik zostanie zero. Muszę żyć, ma dzieci. Jesteśmy w sierpniu, za 3 miesiące zima, za 2 miesiące nawet zima. I żyć, kiedy w nocy może być 0, minus 5, człowiek ma dzieci, jak on może nie pracować, bo on musi się poddać. I to jest, co bank właśnie czeka. Oni czekają, że pracowników będą dawać sami się do dymisji, żeby szukać gdzie pracy. I moje pracowników okupują zakład. Ja nic nie pytam do moich pracowników. Nie mam prawa pytać takie rzeczy. Oni sami to robią. Okupują zakład. Organizują opiekunek tego zakładu, tak, ochrona. I to trwa 8 miesięcy, w tym styczeń, luty. To jest jak na Majdanie. Okupują, są gotowi wszystko robić. I to jest, co ja nazywam cud nad Wisły. To jest na pewno coś niesamowite. Tylko w Polsce można myśleć takie rzeczy. I powiem do was, że to nie, że ja mówię, że zawsze Polaków są najspanalsi, żeby walczyć. We Francji też pracowników umieją walczyć, ale takie warunki bez nic, to myślę, że szapoba, tak? To jest bardzo rzadko. I tu to jest pierwsza rzecz, to znaczy ta walka tych pracowników, którzy zaskakuje bank. Nie, myśli, że będziemy przejmować ten majątek bez pracowników. I dla nich to jest bardzo ważne, przejmować ten majątek bez pracowników, bo ja kiedy kupiłem Malmy, rok 90, mówiłem, że każdy pracownik, który jest zwolniony z pracy, będzie dostać 2 lata pensji. Ja przez te 15 lat, czy kierowałem ta firma, zwalniałem ludzi i zawsze dałem te 2 lata pensji. Ale teraz bank nie ma żadna wola takie rzeczy robić. Oni są zainteresowani moich terenów. Oni są zainteresowani, żeby zniszczyć firmę Polska, bo to są Włosi, chcą eksportować ten makaron z Włoch, a nie go właśnie produkować w Polsce. I te tereny, które są w centrum Wrocławia, bo ja mam też tereny w Malborku, ale raczej się z Wrocławia, są na pewno bardziej warte, jeżeli tam nie ma zakładu, nie ma pracowników. I oni liczą, przejmujemy ten zakład bez pracowników. To jest cały zysk. Jeżeli musimy dawać 2 lata pensji do tych pracowników, to jest już kupa pieniędzy. I może nie takim czekamy. Właśnie, jak jesteśmy w tej sytuacji, bank ma też drugi myśli, że ja jako człowiek będę zniszczony. Na pewno robią wszystko, żeby mi niszczyć osobiste. To znaczy idą na walka cywilna i też walka karna. Iść do sądu karny jest coś bardzo, bardzo nieciekawe dla człowieka. Powiem do was, że ja żyłem te elementy karne, nie osobiste jako coś straszne, bo ja powiedziałem do was, ja nic nie się boję, ale raczej dla ludzi, którzy byli blisko mnie. Nie można, i tu się poznaje mężczyzna, ale trzeba powiedzieć, że to jest bardzo trudno być mężczyzna w takiej sytuacji. Kiedy człowiek jest przy policjanta, już nie jest ten sam człowiek.
Tak? On dominować swoje strach jest bardzo trudny. Ale kiedy jest przez prokuratora, czy przez gestapo, no to jest jeszcze trudniejsze. I oczywiście jest bardzo łatwo w pewien moment pękać. Albo szaleć. Po prostu szaleć. Ja myślę, że to jest raczej to. Człowiek nie dominuje swoje nerwy. Zamiast powiedzieć, nie pamiętam, nie wiem, mówi coś, co może być porażka dla drugiego człowieka. I to jest w tym momencie, ja widziałem pewne sytuacje bardzo dziwne, ale powiem do was, że nigdy nie miałem wobec ludzi, którzy w takich warunkach mogli mi zdrajcić, albo iż razem ten prokurator przeciwko mnie, nie miałem żaden pretensji do tych ludzi. Trzeba akceptować słabość drugiego człowieka. Być bez strachu, to nie jest mówić, że każdy musi być bez strachu. Musimy akceptować, że człowiek może być słaby. Nie wszyscy są silni. Być silny to jest wymagania wobec mnie osobisty, nie wobec drugiego człowieka. I ten, który poddał swojego przyjaciela w gestapo, może nie miał nie wejść, może nie miał taka siła wewnętrzna. To nie jest coś niesamowite. To jest coś prawie normalne. Ten, który walczył, który nic nie powiedział, to jest święty człowiek. Ale świętość można tylko żądać od siebie, nie od innych. Tak? I taka jest prawda. Ale idziemy przy tej bank, spróbuje mi niszczyć i atakuje. Widoczne te ataki są bardzo szkodliwe dla moja rodzina, dla moich przyjacielów. Dostaniemy telefony nocne, dostaniemy okna nasze są atakowane. Pewny moment muszę powiedzieć do moich dzieci, dzisiaj nie wychodzicie z domu. No, to są trudne momenty. Nie wiemy za bardzo, do których punktem przeciwnik jest gotowy jechać. I ja muszę powiedzieć do was, że początek tej wojny, to był 26 roku, tak, myślałem, że może iść do jakiś zły koniec dla ludzi, których kocham, którzy są blisko mnie. I spróbowałem ich chronić tyle, jak mogłem. Ale w pewien moment zaczynałem odwrotnie myśleć, że już ten moment minęło. Kiedy inni widzieli, że to jest właśnie moment niebezpieczny, ja widziałem, że ten moment minęło. I ten moment minęło w momencie, że zdążyłem robić tej sprawy bardziej publiczniej i po prostu związać kontakt, pewne elementy u tego przeciwnika, które mogły powiedzieć, nie idźcie za daleko z tym człowiekiem. I ja wam powiem jedna rzecz, to jest, że w pewien moment ja rozumiałem, że przeciwko mnie chodzi o mówię szczerze, o mafii włoskiej, że to nie jest tylko bank, który jest zły, ten dyrektor banku, ale są interesy dużo wyższe, dużo bardziej kryminalistyczne, które mają interesu wziąć te tereny, które są ciekawe i może nawet wziąć ten rynek makaronowy. I byłem, jedna z moich reakcji, byłem do Palermo. Od razu. Siedziba mafia, idę tam. I spotkam jeden adwokat, który jest jeden z najsilniejszych adwokatów we Włoszech w walki z mafią. I od razu ja mu tłumaczyłem, o co chodzi w mojej sprawie i zaczynaliśmy rozmawiać. I ja powiem do was, że od momentu, że przeciwnik strony widział, z kim rozmawiam, że ja idę do serca problemu, że atakuję przeciwnika w głowie, to już walka zmienił ton i zmienił nawet ryzyka. Miał mniej ryzyka dla mojej rodziny. Muszę powiedzieć, że ten adwokat miał straszny koniec, bo on był zabity. Oczywiście nie na mojej sprawie, ale on tak ostro walczył z mafią, że on na ulicy był bity aż do śmierci w Palermo. Ale ten człowiek był posła, on był jeden z szefów komisji antymafii we Włoszech i ja czułem, że od momentu, że jestem z nim, mam pewne bezpieczeństwa, że będą sygnały, że ja mogę atakować. Druga rzecz, co ja robiłem, atakowałem głowę w banku. Szef banku się nazywał pan Profumo.
jak kupiłem akcję tych banku, jedna akcja tego banku we Włoszech, i pojechałem do każdej zgromadzenia wspólników. I tam byłem tak rano, że mogłem rozmawiać od razu po prezesa. Zawsze. I ja go nominowałem osobiście. Ja mówiłem, ten człowiek jest nieuczciwy, wasz szef jest nieuczciwy. I przedstawiałem się przy akcjonariuszy jako kandydata do prezesa, przeciwko tego prezesa. To było oczywiście niemożliwe, bo kandydat do prezesa banku miał być przedstawiony przez jeden z wielkich akcjonariuszy, ale ja powiedziałem, jestem dziki kandydata i ja uznaję, że każdy, kto będzie głosować przeciwko tego prezesa, znaczy to, że głosuje dla mnie. Po mnie rozmawiał jedna młoda dziewczyna, bo na te zgromadzenia wspólników to jest raczej taki kabaret starszych panów, ale kiedy idzie ta młoda dziewczyna, wszyscy odwozi ten jedyny oko, który jeszcze żywy ma i patrzy. No, i ta bardzo piękna dziewczyna, która się nazywa Stella, to znaczy gwiazda, to bardzo piękne imię, reprezentowała akcje posiadane przez pracowników. To znaczy bardzo ważna osoba. Nawet czy to jest mało ilość akcji, to jest może 1 czy 2% kapitału banku, ale ona powiedziała, że ja co bym głosować dla pana Marko. Niestety statutu nie mi pozwoli, ale proszę uznać, że mój nie to jest głosowania dla pana Marko. I ja mogłem potem powiedzieć do Profumo, że to jest wielka różnica między nami, że moi pracowników są ze mną, a jego pracowników są przeciwko niego. I on zawsze się uznał za lewicowy pracodawca, bo to był taki młodosz, on był bardzo trockista, bardzo komunista. No. I ten lewicowy pracodawca, który zarabiał milionów i miliardów, był oczywiście, miał swoich pracowników przeciwko siebie. I to go bardzo, bardzo osłabił. Oczywiście Profumo nie padło, bo dzięki tylko mnie, ale myślę, że moje ataki przeciwko tego kolosa były bardzo, bardzo skuteczne. I w Polsce atakowałem Bielecki bezpośrednio. Nie czekam. Mamy takie w Polsce programy jak Państwo w Państwie, takie rzeczy, gdzie pokazamy tylko ludzi, którzy są źle traktowani przez jakiś mały urzędnik. Ale to są mali. I nie trzeba atakować mali. Ja kiedy atakuję bank UniCredit we Włoszech, mówię zawsze, że ja życzę sukcesu do banku, bo tam pracują ludzie. Ja nie życzę, że bank się zamyka, że będzie katastrofa. Ja atakuję ten szef, bo ten szef jest zły. Reprezentuje cały ten zły. No, i w Polsce atakowałem Bielecki. Bielecki, który jest uznany jako osoba dzisiaj może najpotężniejsza. Ale ja nie szambałem o to. I od momentu, że to zrobiłem, widziałem, że ja w bezpiecznej stronie, a nie w bezpiecznej stronie. Byłem bardzo niebezpieczny, kiedy nie nominowałem go. I to jest zawsze o to pamiętasz. Jeżeli walczymy, atakujemy głową, nie atakujemy ci mali. Tylko tak możemy stawiać nasza walka na właściwego poziomu. Bo moja walka w końcu to nie była walka na moje pieniądze, bo bank wiele razy mi robił propozycję, że pan się poddaje i załatwimy, że pan jeszcze będzie miał dom, pan jeszcze miał jakiś rentę, jakiś coś. Ja mówię, wcale albo nic. Ja mogę oczywiście akceptować to dla mnie. A jeżeli koszt tego, to jest, że moich pracowników nic nie zostanie, wolę być w tej samej sytuacji, jak moich pracowników. Ja będę walczyć dla nich do końca. Ale nie ma taka rzecz, że zamykaj się tu i ja coś zarabiam i uciekam. Bo wtedy ja uciekam. Dlaczego dzisiaj się czuję dużo lepiej? Bo właśnie ten duch walczyłem, robiłem 24 dni strajk głodowy. I powiem do was dlaczego, bo dzwonił do mnie jeden z moich pracowników, on mi powiedział, ja musimy głodować, głodówkę robić. Ja myślę, nie mogę mieć, nie wiem do której punktu ten człowiek będzie robić złą głodówkę. Bo jeżeli on faktycznie jest bardzo pasjonowany przez swoje walki, on będzie to robić do końca. A ja nie chcę mieć człowieka, życzę człowieka na moje sumienie. To jest za ważna rzecz.
myślałem, ja mogę to robić, bo ja wiem, że ja nie dam do końca. Ja nie będę już aż do śmierci. Będę oczywiście walczyć, będę pokazać, że jestem gotowy, jak powiedzieć, poświęcić się. To był ból wielki, ale nie, żeby stracić życie. Nie ma taki cel możliwy. Zaczynałem ta gotówka. Pierwszy raz robiłem taka rzecz. Nie widziałem, jakie będą efekty, bo są ludzie, którzy co roku lubią przerwać jedzenia kilka dni, a każdy dzień miał jedzenia normalnie. Ale to przeżyłem w dosyć entuzjastyczny sposób, spałem w samochodzie. Ale powiem do was, że człowiek musi wtedy się uczyć, myślić, jak ludzie będą patrzeć na mnie, jeżeli robią taka rzecz, jako wariata, czy to jest wariata, czy to jest normalny człowiek. Ja wam powiem, nie trzeba się bać wariata. Od początku wam to powiem. Tak? Ja myślałem, że co ludzie mówią, nie ma znaczenia. Ale nawet jeżeli przegram ta walka, bo przegrałem ta walka. I specjalnie ta walka o głodówkę, bo ja pytałem kilka rzeczy, które były bardzo łatwo do otrzymania i nic z tego nie otrzymałem. Tylko obietnicy, a potem efekty zero. Ale jest tak, że dlaczego robiłem głodówkę? Ja się zwróciłem do Rzecznik Praw Obywatelskich, bo moje pracowników, polscy pracowników są związani z zakładem. Dobrze? To znaczy, jeżeli się sprzedaje jutro ten uniwersytet, ludzie, którzy tutaj pracują, profesorów, muszą być przejmowani przez ten prywatny podmiot, który przejmuje Politechnika Warszawy. Tak samo z Makarony Marma. Ktoś kupuje maszyny, lokale, musi przejmować pracowników, którzy tam są. I okazuje się, że syndik, który przejmował zakład, powiedział, że nie przejmie pracowników. To było ewidentnie przeciwko prawu. Pracowników idą do sądu, przegrają sprawę. I tu, pierwszy wygrają, a apelacji przegrają. I przegrają w sposób bardzo dziwny. Trzech sędziów nominowano, delegowanie do niego sądu. A widać, że tam jest kombinacja totalna. Oni nie mają prawa iść do kasacji, bo kwoty, które pytali, były za małe. I ja widzę tylko, że idę przy Sejmie i pytam do Rzecznik Praw Obywatelskich dwa rzeczy. Że pierwsze, on dał sprawę do kasacji, co on może robić. On mówi, tutaj widzę coś niejasne, proszę to wysyłać do kasacji. To jest bardzo łatwo akceptować taka prośba dramatyczna dla Rzecznika Praw Obywatelskich, bo on nie musi powiedzieć, kto ma rację. On musi tylko powiedzieć, wysłał ta sprawa do sędzia kasacyjnego. I druga rzecz, co pytałem do tego Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest, że tam mieszkało 10 ludzi, syndik w zimie odebrał im ogrzewania i w lato woda. I ja mówię, proszę dawać do ludzi, którzy mieszkają w tego zakładu, wodę. Że takie były zarządzania Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik może bardzo łatwo to robić, bo okazuje się, że we Wrocławiu, w tym zakładzie, gdzie mieszkają te ludzie, jest delegatura Rzecznik Praw Obywatelskich. Człowiek, który tam mieszka. Mój zakład jest prawie w centrum miasta. 1,5 kilometra od centrum. I sprawdzić, czy to jest prawda, że ludzie nie mają wody, że to jest bardzo łatwo. To jest 3 godziny pracy. Ja robię ten pierwszy strajk i otrzymam promesę, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie to robić. Ale rzeczywiście nic nie robi. 2 miesiące później nic nie robi. I nadal słucha syndik, który mu powie, że tam prawdopodobnie nie mieszka nikogo. Mieszka lub nie mieszka. Okazuje się, że dostania list od Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówi, że tam mieszka tylko jedna osoba. Oczywiście te 9 osób wyjechali do swojej rodziny. A ta osoba nie ma rodziny, nie ma gdzie jechać. To jest jedyna, ma 80 lat, kobieta i nie może gdzie indziej jechać. I dostanie listu, mogłem wam pokazać, że jest pisane, tam mieszka tylko jedna osoba. I w ten sam dniu widzę na Google, na informację Google, że Francja wysyła 2 helikopterów do Himalaji,
bo tam się zgubił jakiś człowiek i trzeba go szukać. Ale już nie mamy wiadomości od 3 tygodnia. To znaczy człowiek na 99% szansu już umarł. I widzę różnicę. Ja piszę to do tego rzecznika. Mówię, jesteśmy dwa cywilizacji. Jedna to akceptuje, że człowiek trzeba wszystko robić, żeby go uratować, a druga, że mówi tylko jeden człowiek. I to jest nie do akceptacji. Ale tak jest. Ja dlatego mam ogromny żal przeciwko tej instytucji, który mógł bardzo łatwo wszystko robić. Bo jeżeli ja, czy wy macie jakiekolwiek mieszkanie w Warszawie, zamykacie woda, bo stara pani, która ma 80 lat, dostaniecie kara 100 tysięcy złotych i jeszcze musi tam mieszkać 3 lata za darmo. Ale syndik, to znaczy sąd, może takie rzeczy robić. I nikt nie powie nic. I dlaczego nikt nie powie nic? Bo ten rzecznik, który to mówi, to jest jakiś były ten wicerzecznik, ten, który kieruje moje sprawy, to jest jakiś wiceminister, który jest związany politycznie z tą partią, której nic nie słychać. I taka jest sytuacja. To znaczy, jesteśmy cały czas przy bardzo strasznej sytuacji. I ważne nie jest wygrać, nie jest, bo w końcu, jak powiedziałem, nie wygramy ta walka. Te ludzie byli wyprowadzeni z tej mieszkania bez zero indemnizacji. Wy jeżycie sobie wyprowadzić lokatora waszego domu, musicie kupić nowy dom. Oni nie. Pracowników dostali zero. A makaron marma się produkuje dzisiaj w innym go zakładu. Nie tam, że był do tej pory produkowany. Ale tych pracowników nie mają nic. To jest w Europie coś niemożliwe, ale możliwe. I teraz fakt nie jest, wygrasz tego. Spraw teraz dla mnie, bo jestem pewien, że wszystko robiłem, żeby co mogłem. Robiłem, co mogłem. Nie mogłem więcej robić. Nie mogę dawać moje życie oczywiście. Ale ta walka prowadziłem aż do ekstremalnych warunków. Nie szambałem ani od pana Bieleckiego, ani od służby, ani od policji, ani od tego. Nie szambałem. I muszę powiedzieć nawet, że wiele z tych ludzi byli bardzo mili ze mną. Kilka sędziów, kilka policjantów, kilka... To nie jest tak, że autorytet jest zły. To też to są ludzie, którzy mają serca. Ale w pewnym momencie ja jestem pewien, że robię wszystko, co mogę. Przegrałem, ale przegrałem z honorem. Teraz następna faza mojego życia. I mogę iść do następnej fazy. I tutaj moje umiejętność, mojej osobowości jest 10 razy silniejsza. Ja mam doświadczenia, które nikt nie miał. Ja wiem, co to znaczy wszystko stracić. Ja wiem, co to znaczy stracić 90% moich przyjaciół. Ja wiem, co to znaczy trzymać z rodziną takich warunków, że już nawet nie ma pieniędzy, żeby wysłać dzieci do szkoły. Bo będziecie mi mówić, szkoła jest za darmo. Jest za darmo dla Polaka, dla Francuza. Dziecko robił wszyscy z mojej szkoły francuskiego systemu. To niełatwo. I człowiek jest taki prowadzony w sytuacji, kiedy padnie, że nie ma łatwo koła ratunku. Bo kiedy ja dzisiaj idę do ambasady Francji i mówię, musiałem odebrać moje dzieci ze szkoły. I mówię, dlaczego nie pytałeś o pomoc? Ale mówię, jak mogę? Ja pytasz o pomoc? Mają szofera, mieszkanie na Żoliborzu, czy coś takiego. To jest zrobione dla ludzi, którzy nie mają nic. A ja w tym momencie jeszcze mam dużo. Dlaczego mam szofera? Bo muszę bronić moje dzieci, bo ja myślę, że ktoś może ich rzeczy atakować. I dlatego mam jeszcze kilka ludzi, które pracują na mnie. Dlaczego mam jeszcze ta firma? Bo muszę trzymać to. Ale nie znaczy, że mam wszystkie możliwości, które miałem. Ale jak to tłumaczyć? Jak to powiedzieć? Nie ma języka na to. Nie ma koła ratunkowa. Człowiek jest po prostu w pewien moment sam z swoimi prawdziwymi przyjacielami, które są, jak powiedziałem, człowiek nie jest nigdy totalnie sam, nie ma takiej sytuacji. Albo się zamyka, albo że nie wierzy w nikomu. Ale trzeba jeszcze wierzyć, tak? I poza tym nie jesteśmy sami, jeżeli wierzymy. To jest bardzo ważne. Wiara tutaj jest, bo ja myślę, że dla ludzi w tej sali to jest coś ważne. Ja mogę powiedzieć, że ja nigdy nie byłem sam. Nie się czułem sam. I dlatego powiem do was też jedna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć. Kiedy miałem wasz wiek, robiłem organizację studentów, byłem na taka szkoła trochę prestiżowa, jak Politechnika,
I robiliśmy organizację całej Francji, to był rok 75-76, od studentów, którzy idą do więzienia uczyć więźniów. Tak? Ja byłem profesorem prawa i angielski język. Dla ludzi więzienia. Byliśmy w małej sali, gdzie był jeden zabił, drugi zabił, trzeci coś, jeszcze raz, czwarty robił coś innego. Nie byliśmy sami, to nie jest, że był człowiek blisko nam z pistoletem, żeby pilnować, że nikt nie robi nam zło. I to był na pewno być jak z wilkami, czy z lwami, tak, diablotka zamykana. Ale ja wiem, że gdyby jeden spróbowałby mi ruszać, wszyscy inni walczyliby, żeby mi bronić. To byłem o to przekonany. Nie byłem pewien, że wszyscy to są dobre ludzie, ale że 90% to są super ludzie. Oni szanują fakt, że jestem, że akceptuję tego. I robiliśmy to organizacja. To znaczy dla mnie, kiedy świat wierzenia był coś bardzo znany. I widziałem, powiem do was, wspaniałe ludzie wśród tych. Bardzo wspaniałe ludzie. I teraz, kiedy przyjechałem do Polski, jedna mojej akcji był robić kaplica na Służew, na areszty. Tam. Odwarta była kaplica, był Glemp, był Kwiatkowska, no super, tak bardzo ładny był to odwarty. Kaplica jest bardzo piękna, bardzo, bardzo piękna. Jeden z najlepszych polskich architektów robił wewnątrz cała dekoracja tego. Oto był istniejący budynku. I kiedy Bielecki mi powiedział, że pan skończy więzienia, mówiłem, skończymy razem, ale ja wiem, co to jest. Pan nie wie, co to jest. Ja mam moja więzienia. Ja już mam moja więzienia. Jeżeli na służę, będą wszyscy inni. I to jest tak, że nigdy się bać. Wracam do tego. Być szalony i nikt nie się bać. Ale teraz, kiedy wychodzimy z tego, patrzysz na własna siła i coś nowego robisz. Oczywiście nie będziemy całe rzeczy płakać. Ja nie płakam na mamę. Muszę powiedzieć do was, że to nie jest nawet coś dla mnie smutne. To jest ogromne wyzwanie. Jestem nawet bardzo zadowolony, kiedy patrzyłem niedawno temu, zdjęcie o cała nasza historia, o pięknym momencie. Jestem przekonany, że dam dużo radości do tych ludzi. 20 lat to jest kupa czas w życiu człowieka. I może to się skończyło niedobrze, ale ten czas wspaniały był. Kilka ludzi wyrodzili swoje firmy, zanim ona miała kłopoty. Ja miałem aż do 800 ludzi, do których dałem pracę. I przez tyle tego czasu, tak? I przez prawie 20 lat. No, to było dla mnie oczywiście. Jestem dumny z tego. Nie mówię, robię porażkę, straciłem, straszny, okropny człowiek jestem. Nie, odwrotnie. Mussolini powiedział jedna rzecz. Lepiej żyć jeden dzień jak lew i 100 lat jak owsa. Ja myślę dokładnie tak samo. Myślę, że jesteśmy tu, żeby realizować nasze marzenie. Ale kiedy walczymy dobrze, możemy znowu coś nowego robić. Zużyć ta siła wewnętrzna, żeby nadal oczywiście służyć, bo chcemy służyć ludzi, naszego najstarszy jesteśmy, najwięcej chcemy dawać nasze doświadczenia i specjalnie do młodych ludzi. Ja jestem bardzo zadowolony, kiedy pomagam młodych ludzi. I powiem do was, mam ojca, który ma 91 lat dzisiaj, jest jedyny we Francji, są tylko może 5-6 oficerów z II wojny światowej, którzy jeszcze mają głowę, mogą mówić do młodych ludzi. I on to robi cały czas. On podróżuje w całej Francji, idzie do szkoły i mówi o II wojnie światowej. I powiem do was, jest 5 osób, nie ma więcej. Bo wiele jeszcze żyją, ale nic już nie mogą mówić. Albo to nie będzie tak ciekawe. I dlatego ta siła wewnętrzna jest bardzo ważna. I oczywiście myślę, że wiara jest co nam kieruje w życiu. Jeżeli to akceptujemy, jesteśmy o wiele silniejsi. Ja myślę, że teraz mogę tylko do pytań odpowiedzieć. Może trochę za dużo mówiłem. Nawet, ale bardzo chętnie chciałbym trochę z tego robić jakiś dialog. Może
co jest ciekawe dla Was? Jestem bardzo otwarty. Proszę bardzo. Czy jak dobrze zrozumiałem, siła polega na tym, że jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że możemy upaść, tak? Tak, musimy to akceptować. Albo nie jesteśmy sportowców, tak? Wygramy, nie wygramy. Ja miałem drużynę żużla, Włócznia Szmalma, Częstochowa. Przejmowałem ta drużynia, bo była ostatnia klasyfikacja. Total brał Toruń, czy Shell, nie pamiętam, czy Pipi, czy wszyscy mieli najlepsi, a została jedna, która nikt nie miał. Ja mówiłem, ja wam finansuję, ale musicie się nazywać Włócznia Szmalma. Wygraliśmy, byliśmy pierwsi w ten roku. Mieliśmy Puchar Polski, no to była największa rzecz możliwa. Wróciliśmy do Częstochowy i mieliśmy wygranie. Wszystko. Rzeczy jest takie, to są takie niespodzianki, kiedy dużo wygramy, musimy uznać, że mieliśmy szczęścia i kiedy przegramy, musimy też uznać, że mieliśmy kilka razy nieszczęścia. Nie możemy każdy dzień mieć szczęścia. Tak? To trzeba to zaakceptować oczywiście. Coś jeszcze? Jest taka przyjemna opinia, że w Stanach Zjednoczonych prawda, że porażka jest czymś wartościowym, tak? Że warto mieć kontakt z osobami, które jakąś porażkę odniosły, bo to jest doświadczenie, z którego można więcej wyciągnąć niż słuchając jak głosy sukcesów i tak dalej, prawda? Czy w Polsce tam się jest czymś takim słowo, że ludzie chcieli Pana słuchać właśnie ze względu na to doświadczenie? I czy właśnie jakieś spotkanie takim jak tutaj, czy osobiście, czy raczej ludzie się wracają i boją się, bo porażka im się źle kojarzy, są myśli tak jak w otoczeniu sukcesu. A pan, ja rozumiem całkowite pytanie. Przepraszam. Jeszcze raz. Jakie jest pytanie? Czy w Polsce spotkał się pan z tym, że pana jakby trudne doświadczenie biznesowe, tak? Tak. Że sytuacja, która się nie powiodła, tak? Nie jest sukcesem, którym się można pochwalić. Czy było to coś, o czym, co interesowało innych ludzi, którzy chcieli jakby z tego doświadczenia skorzystać, tak? A, od mojego doświadczenia, tak? Tak, myślę, że kiedy moja sprawa jest dosyć medialna teraz, tak? To interesuje ludzi. Ja pisałem książkę teraz o mojej historii. Ja sobie szukam edytora, no myślę, że może będzie. Niedługo będzie jedna polska gazeta i wielkie interview. Oczywiście ja teraz mogę podsumować. Przedtem nie chciałem to robić. Póki że nie się skończyła walka, nie lubiłem robić za dużo wywiadów, poza na jakiś temat tej walki. Jakby podsumować, mówić, że wygrałem albo przegrałem, to trzeba czekać na koniec marszu. Tak? Teraz mogę powiedzieć dokładnie, co jest, co wygramy, co przegrałem. Mogę taki bilans zrobić. Ale oczywiście myślę, że moja doświadczenia jest ważna. Jeszcze raz nie, żeby powiedzieć, że kraj jest zły, że ludzie są zły, że to nie, że Polska jest gorzej niż gdzie indziej. Powiem do Was od razu. Mamy, gdzie indziej są też straszne rzeczy. Słuchałem ostatnio w telewizji włoskiej, że pan Tony Blair jest zapłacony przez dyktatora Kazachstanu i że kiedy przeciwnika pana Blaira, no tego dyktatora, miał sprawę w sądzie w Anglii, prokurator był brata pana Blaira. No. Wie pan, to mogą się stać wiele rzeczy, nawet najpiękniejsze demokracje. Jesteśmy tylko ludzie. Jeszcze raz, nie mogę czekać o drugi, że będzie bohaterem. Nie mogę czekać o Polskę, że to będzie kraj perfekcji i jeden na świecie. Każdy ma swoje plusy, swoje wady, ale to nie znaczy, że nic nie trzeba mówić. I wszystko trzeba akceptować. Trzeba mówić, co nie idzie. Jeżeli coś nie idzie i jesteśmy dzisiaj w świat, gdzie jest ogromny kryzys finansowy, ludzie są trochę zgubieni, ten kryzys jest bardzo niebezpieczny, bo co wymyśleli finansiści? Finansiści do tej pory grali między sobą, to znaczy jeden zyskuje, jeden przegra. Ja kiedy byłem bankierem w Grecji, bardzo się baliśmy poniedziałek rano. Bo jechali nasi klienci, którzy grali sobota wieczorem na ruletka, jeden przyjechał walizkami, a drugi odebrał całe pieniądze z konta. No.
kilka razy, to wszyscy przegrali, to było jeszcze gorzej. I my mieliśmy przeliwać gotówkę i też niedobrze były na nasz bank, bo to były kolosalne kwoty. To były bardzo bogate ludzie, mieli floty i takie rzeczy, ropa. No. I kiedy, oczywiście, nie można zawsze czekać, że człowiek będzie wygrać, ale co myśleli finansiści dzisiaj, co jest bardzo perwersyjne, że rozliczenie naszej straty się robi pojutrze, na następnej generacji. Nawet my tego nie będziemy zapłacić. My możemy kolosalne pieniądze sobie robić, bo koszt tego zapłaci nasz dziecko, nasz syn, nasza córka. Nie myślą nawet tak, bo nie mają córki, nie mają dzieci. Oni wiedzą tego. I w tym momencie jest taka rzecz, że sprawa Malma, która jest w końcu mała rzecz, bardzo drobna rzecz na skalę ekonomii tego świata, ma przesył pikantnych elementów historii, które pozwalają rozumieć, dlaczego jesteśmy w takiej kryzysie. Ten kryzys dzisiaj może prowadzić do wojny, trzeba być bardzo jasny. To nie są spokojne czasy. Spokojne czasy się skończą. Mogą się skończyć. Nie mówię, że skończą. No to tylko Bóg wie to. Ale mogą się skończyć, bo jest system finansowy się łamie. Kiedy system finansowy się łamie, handel się łamie. Kiedy handel się łamie, nie ma pokoju. To jest koniec. I to jest co trzeba teraz spróbować uratować. Na to są potrzebne ludzie, żeby kierować nasze państwa, które mają ogromne ambicje dla swoje państwa. Które mają, oczywiście patrzą na państwo. Co to znaczy państwo? To znaczy dobro wspólne. I tego jest bardzo mało. Wiemy, że jest bardzo mało. Idziemy ten Schröder, który jest dowódca Niemiec i idzie z Putinem. Bo zostanie na to milionów. Drugi bierze pieniądze jakiegoś innego dyktatora. Czyli to jest taki kazino. Ten fakt być kanclerem dzisiaj, czy premierem, czy prezydentem, to jest sposób, żeby się bogacić. I być elementu showbizu. Showbiznesu. Ja myślę, że to jest bardzo źle. I muszę pan powiedzieć, że to jest bardzo trudno tłumaczyć tego do Polaków, bo dla Polaków państwo to jest czas komunistyczny. To jest imaża najbardziej związana z państwem. My, Francuzi, mamy bardzo pozytywne imaże państwa. Bo ten państwo francuski budował Francja. Wiemy, że ten Richelieu tak budował naszego państwa, który jeszcze dzisiaj jest. I administracja u nas jest efektywna, funkcjonuje, szpitale funkcjonują, policja robi swoje prace, drogi są utrzymane. No. I to jest jak w Szwecji, to funkcjonuje. Ludzie mogą mieć pozytywne imagę. W Polsce bardzo często mówi się, że wszystko jest dobre poza państwa. I padniemy do drugiego zła, to znaczy banki. Nie chcemy płacić podatków do państwa, ale płacimy odsetki do banki. I te odsetki są bardzo wysokie, bo w Polsce polskie banki są najbogatsze na świecie. To znaczy biorą za dużo podatek. I ten podatek to są te pieniądze, które płacimy na nasze kredyty studenckie, na nasze kredyty na domy, na samochody. Płacimy za dużo. A to jest podatek, to nie jest nic innego. Ten prywatny podatek jest zły. Bo te banki nie są polskie, są zagraniczne. 70% te banki należają na kapitał zagraniczny. Te dywidendy idą do tych krajów i nie służą siła tego kraju. I trzeba oczywiście w Polsce myśleć inaczej o państwie. Ale mówię, z powodu komunizmu to jest trudne. Ja to rozumiem. Ale niestety trzeba trochę więcej z prawdą mówić. Oczekujemy zawsze, że polityk ma być święty, tylko żaden polityk nie jest święty. I ja się śmieję zawsze, bo zawsze, kiedy człowiek umiera, mówi się, że to był wspaniały polityk. Ale zawsze, kiedy umiera, Mazowiecka, to był wspaniały polityk. A kiedy żył, to był taki bilet jak człowiek. A mówimy o drugiego,
nie będę mówić o tych, że we Smoleńsku umierali, miałem też tam dużo przyjacielów i to jest smutne wydarzenie, ale mówimy o wspaniałych polityków, ci, że umierali. Musimy trochę szukać sami tych polityków, które mają odwagę i rozumiesz, że te polityków są nasza imarza. Ten sen to jest imarza nasze cechy, nasze słabości. Jeśli akceptujemy taki człowiek, który ma bez kandydata, bo ma piękna fryzura, bo mówi w taki sposób, który wygląda nowoczesnie, albo to nie jest wystarczające. Może być dobrze. Ja nie jestem przeciwko nowoczesności i dużo rzeczy. Ale czy oni mówili o dobru wspólnym? Bo to jest najważniejsze. To jest jego rola. O rola Polski w Europie, na świecie. Czy kiedy jest jakiś atak przeciwko niego, jak on reaguje? On czeka, czy on walczy? On się trzyma. I on trzyma swoje równowagę. To jest bardzo trudne. Czy on zwalczy 10 razy, on idzie tylko z tej partii, który jest na władzy? Czy on zmieni partię od razu, kiedy inne partie idzie na władzy? Czy to jest człowiek, który akceptuje nawet iść na dół i czeka ten wiatr, który będzie go przynosić do władzy? To są bardzo ważne rzeczy. Bo żaden polityk, który nie akceptuje porażka, nie jest dobrym politykiem. Wiele polityków byli wiążenia, wiele polityków, które wygrali potem, byli twórców swojego kraju. Zaczynamy nawet we Francji od De Gaulle'a, który był totalnie wyrzucony. Na karę śmierć był na niego, niektórzy stały się jeden z największych naszych szefów. No, to jest jasne, że człowiek padnie, teraz on padnie, jak on się zachowuje, już on padnie. Czy to, można go szanować na ten sposób, że on działa, czy tylko plucz do niego jak wszyscy inni. I ja myślę, że tu trzeba to szukać, jego wewnętrzna siła. Czy on umie walczyć, czy to jest, jak się mówi, bojowca, tak? Człowiek, który walczy, czy nie. Bo to jest najważniejsze w końcu. Charakter jest najważniejszy. To powiedział właśnie nasz pisarz Racine, Jean Racine. On pisał, że nic nie jest ważniejsze jak charakter. Człowiek musi mieć charakter. Tak? Umiesz walczyć. Jeżeli tego nie ma, to jest słaby polityk. I on musi też mieć na pewno dużo odwagę na te opinie, które ma, że pewny moment może to być niepopularny, ale on się trzyma na to. To był Churchill, tak? Jak on tak się. My dzisiaj potrzebujemy takie ludzi. Kiedy widzimy, jak Polska była wspaniała 25 lat temu, dlaczego była wspaniała? Bo było takie szefów, które jednak walczyli, robili ta rewolucja. Ludzie prosty, którzy z gołymi rękami zmienili świat. Teraz widzimy na Majdanie, co się stało. To jest godne wielkiego szacunku. Możemy się zgodzić, nie się zgodzić, ale to jest jasne, że ludzie, którzy akceptują umrzeć, można ich nazywać faszystów, komunistów, nie, to nie ma znaczenia. Te ludzie byli gotowi dawać swoje rzeczy na swojego ideałów. Tak? I to jest bardzo ważne. I może myślimy też o powstańcu warszawskim. Jest wiele dyskusji, czy powstańca warszawski to była dobra rzecz, czy zła rzecz. Ja od kiedy jestem w Polsce, słyszę tego. I wiele ludzi, to mnie nawet szokowało, bo dla mnie to było ewidentne, że to jest dobra rzecz. Ale kilka Polaków się spotkałem, to w bardzo agresywny sposób, nie, to był skandal, zabili młodość. I oczywiście, że nie. Kiedy naród się stanie i akceptuje walczyć na swoje wolność, ma prawo, nawet musi to robić, ale jeżeli jest okupowany, jeżeli jest wolny, można też akceptować 150 lat okupacji, można też walczyć. Myślę, że rola to jest walczyć. Dlatego my jesteśmy tu na ziemi, żeby, jeżeli mamy po męsku mówić, właśnie walczyć i bez strachu. I wierząc, że Bóg nam rozliczy, musimy być pewni, że mamy wewnętrzny siebie moralną siłę, czy to robiłem przez to na pieniędzy, czy ukradłem coś, czy zabiłem coś. Powiem do was jedna rzecz. I to będzie tutaj moje odpowiedzi do Pana, moje ostatnie słowo, że ja zawsze śpię dobrze. Ale znam ludzi, którzy nie śpią dobrze. Ale
wiemy, czego bliżko dobrze. Są ludzie, którzy na pewno bardzo złe rzeczy robili. Nie mogą z tego żyć do końca życia. Albo zabili, albo ukradli za dużo, albo prowadzili. Ja śpię bardzo dobrze. Ja nie widzę powodów mojego zachowania. Byłem traktowany jako człowiek, który ukradł, dostanę 2 lata więzienia, zawieszenia, bo uratowałem 10 tysięcy ton pszenicy. Jestem za dobrą, że uratowałem 10 tysięcy ton pszenicy, bo z tego żyli ludzie przez 4 lata. I oczywiście, że miałem rację. I ta druga strona, która otrzymała przeciwko mnie te 2 lata zawieszenia, chciała, żeby ta pszenica się marnowała, żeby te ludzie nie mieli pracy i zostali. Kto miał rację? Kto ratował chleb, kto ratował pracę? I to mi wystarczy. Nie trzeba myśleć za długo. Dobrze? No, i o to chodzi. Coś jeszcze? Nic? Czym się teraz pan zajmuje? A, teraz zajmuję się, że jestem kandydatem do Senatu francuskiego. To znaczy zaczynam trochę polityka. Właśnie. Bo myślę, że na taki wiek mogę coś takiego robić. Z Frontu Narodowego? Czy? Z Frontu Narodowego? Narodowego, tak. Nie Frontu Narodowego. Wie pan, nie, powiem do pana, że nie jestem w ogóle z nimi na różne elementy, że myślę właśnie, że to jest typu agresywność niepotrzebna. Ja myślę, że nasz świat jest coraz bardziej otwarty. Ja sam mam żona Polka, to znaczy moje dzieci nie są 100% francuskie. I nie myślę, że wyrzucić zagranicznych ludzi z kraju jest najbardziej godna i nawet chrześcijański sposób żyć. Musimy odwrotnie akceptować, że ten świat jest coraz bardziej otwarty, ale to nie znaczy, że nie trzeba siłą prowadzić ten samochód, tak, który idzie do przodu. Ale musi samochód iść do przodu, a nie do tyłu. To jest najważniejsze. Młodzi ludzie, którzy mają nazistowskie rzeczy, nie lubią. Powiem do was, że ja sponsoryzowałem pewien moment piłkę nożną i skończyłem tego. Byłem zmęczony z tymi huliganami, tego sposób żyć. To nie jest dla mnie, ja nie się czuję dobrze z tym. O tyle żużla mi się czuję dobrze, piłka nożna, bardzo dobrze żyłem. Bardzo dobrze. Atmosfera na stadionie to nie dla mnie. I nie chciałbym, żeby ta atmosfera była prowadzona do polityki. Myślę, że ludzie muszą być spokojni. Nasz Front Narodowy się kojarzy bardzo jednak z ludźmi, którzy byli przed czasem wojny z Niemcami, byli przeciwko wolności Algierii, a my myślimy, że dzięki Bogu, że Algieria nie jest francuska, bo jak mówił de Gaulle, tak, jeśli Algieria jest francuska, Colombie dwóch kościołów będzie się nazywać Colombie dwóch moskie, tak? Jak się mówi te kościoły? Meczet. Meczet, to nie już nawet był kościoły, to meczet. On miał rację. Nie można walczyć przeciwko historii. Kraje mają prawo być wolne. Coś jeszcze? Pytanie? Ja mam takie niezwiązane pytanie. Co pan sądzi na temat promocji giełdy wśród młodych ludzi? To znaczy giełda, i granie na giełdzie, czy jest dla młodych ludzi, czy raczej dla ludzi doświadczonych? Czy są oni tylko dla... Może być. Trzeba rozumieć, że gry w życiu istnieje. No, gramy kartki, możemy grać na giełdzie, ale trzeba rozumieć, że jeżeli wam powiedzą, że będziecie zawsze wygrać, że będziecie 100% bogaci, to jest oszustwo.